Dzień dobry, witam serdecznie, Michał Rawik, Witcraft, czy też Spinakcraft, moi mili państwo, wracam do was z nową energią, mam nadzieję, z wiedzą w zasadzie chyba na tym samym poziomie ciągle, ale doszedłem do wniosku, że tak łatwo tego chyba nie odpuszczę. Witcrafta, no trochę olaliśmy sprawę, ja olałem, przyznaję się bez bicia. I troszkę dostaliśmy tutaj po dupsku. Ale myślę sobie, jak mamy przegrać, to przegrajmy na całego. Jeśli nie, to spróbujmy jednak coś tutaj jeszcze, coś tutaj zadziałać, coś no, jakoś tutaj zawalczyć i może akurat nam się uda. Mam wrażenie, że za bardzo posiałem wszędzie hajsy, po prostu we wszystko co się da i w ogóle w złym kierunku poszedłem. Mamy trzech pracowników, którym płacimy niemało. I mamy hodowlę tylko SLN chyba. No właśnie, nie pamiętam co gdzie mamy. Tutaj mamy stojak z ulotkami. A czy mogę na przykład... będę mógł... Aha, no właśnie. Dobra, ale mamy epickie SLN tutaj. O, mamy epickie SLN i tutaj, prawda, mamy jakąś sprzedaż. Myślę, że tak. Się zastanawiam, co byśmy mogli tutaj zrobić. I wydaje mi się, że część SLN moglibyśmy zmienić na coś innego. Czy my mamy jakieś inne tutaj możliwości? Mamy MGLU, NI. No właśnie się zastanawiam, czy nie wrócić do tego Northern Lights. To nie jest NI, tylko NL. Dobra, co mamy tak? Milan Berger. Tam ostatnio nam skopali dupsko. Nieźle. O, tu mamy NL. Okej, mamy spoczko. To dobrze. To dobrze, tu mamy Milan Berger i mamy jeszcze niebezpieczną okolicę. I tutaj też mamy NL, okej. Mamy jeszcze MGLU, MW, Maui Wowi. Ale to kuźwa strasznie dużo kosztuje. Strasznie dużo kosztuje mnie zakup tego i nie jestem w stanie. Dobra, dupa, dobra. W porządku. Znaczy herbaciarnia też nam nowych klientów nie ściąga, bo ja rozumiem, że moglibyśmy tutaj kupować coś, co by nam, no właśnie, co by nam ściągało klientelę nową. I kurde, tutaj daliśmy dupy z tym, że nic mi tu nie ściąga żadnej nowej klienteli i to jest niemały problem. No dobra. Dobra luzik, a teraz tak, a pokażcie mi, czy ja mogę jakoś tutaj, dobra, ile ja ci płacę na przykład, czy coś, mogę ja... tutaj się dowiedzieć czegoś o was, czy nie bardzo? Coś chyba mogłem. Ej, wróć. Nie, chyba nie mogłem. Tyryryry, to jest zadania. Nie mogę sprawdzić, ile ci płacę, chyba że gdzie mam menu pracowników. Słuchajcie, tu mam menu pracowników. A, mam! Tobie płacę 600 i płacę 600 tutaj Richardowi. No z tym, że oni mają higher level uprawę i zero sprzedaży. Ona ma niby trochę w sprzedaż, ale. Tak się zastanawiam po prostu, czy kogoś nie wykopać na zbity pysk i nie popróbować tutaj, wiecie, pokombinować z tutaj naszymi dynksami. Z ziołem, nie ziołem. Dobra, odpalmy my to na razie i na razie sobie podlejemy. Tu mamy 15 na 15, wspaniale. No SLN to mamy... dobra, wait, zatrzymajmy to. Czy ja mogę tu posadzić jeszcze jakiś na przykład... Margarita Lash mogę, ale czy Margarita Lash, czy ja znajdę tutaj jakichś chętnych na Margarita Lash? Jak to się sprawdzało? Już kurde, tyle czasu mnie tu nie było, że ja cię kręcę. Dobra, o tak na przykład. Ale ty to mnie w ogóle mało interere, bo ty w ogóle prawie mało jesteś tutaj, prawda, zainteresowany czymś takim. Jak pakerzy na Margarita MGLU, to Margarita Lash. No też tak średnio. Okej. Gdzieś było drechów troszkę, ale to też Maui Wowi, a jak coś to Northern Lights, Margarita Lash nie bardzo. No nie bardzo, bo normalsi też chyba Margarita Lash średnio. No średnio, czyli tak śmiechem żartem. Czyli tak śmiechem żartem to już uprawiamy najwięcej, ile by nam się tutaj dało. Ja po prostu mam za dużo. Ja mam kuźwia chyba za dużo miejsc wykupionych zwyczajnie i tyle. Czy mogę na przykład sprzedać coś?
Nie mogę sprzedać na przykład tej działalności, co? A, mogę sprzedać. To było ciekawe, a tutaj co sprzedaję, słuchajcie? Czy ja tu mam tylko hodowlę. A tutaj mam hodowlę, ale mam też sprzedaż. Z tym, że sprzedaż to nie bardzo tutaj się tyczy kogokolwiek, mam wrażenie. Wy lubicie Northern Lightsy, a czy tutaj... Shit, man. Pokażcie mi tutaj, tutaj w ogóle tych nie ma. Czyli tak naprawdę, a tutaj ile? 4 pokoje tylko. Tylko jaż w gruncie rzeczy, bo tak, bo tutaj to jest Milon Berger. Ale Milon Berger wtedy musiałby na przykład zostać, no bo tutaj mamy w ogóle jakichkolwiek kupców. A jak coś, to musiałbym sprzedać niebezpieczną okolicę, tylko czy chcę? Czy chcę? Czy nie lepiej byłoby sprzedać na przykład to i wtedy tutaj pierdyknąć sobie kryjóweczkę dealera i tutaj coś rozprowadzać sobie na spokojnie. Tutaj też lipa, że nic nie rozprowadzam. Przecież tutaj nie mam miejsca na to. Okej, więc na przykład to sprzedaję, tutaj wrzucam kryjóweczkę dealera. Dobra, odpalmy na razie czas, to jest jakby okej. Porzo. Na razie odpalimy czas i tutaj SLN, nie SLN, dobra, spoczko. Jestem ciekawy, jak to tutaj wygląda. Interesuje nas głównie chyba Margarita, nie Margarita Lash, a tutaj te Northern Lights. 11 na 15. 11 na 15, okej. Okej. Jak mogę zrobić zbadaj optymalne warunki? Co to da? Zbadaj optymalne. To ciekawe. Okej. No dobra, sprawdźmy jeszcze, bo ja tutaj manipulowałem nieźle tymi wszystkimi odczynnikami. Nie, kurde, wiecie co? No nie podobało mi się to. To jest Milon Berger? To jest Milon Berger. A co ja mam jeszcze? Niebezpieczną okolicę. A dlaczego ja trzymam Milon Bergera? Dobra, jakie tu jeszcze mamy ziółko na przykład? GDP. Granddaddy Purple. Które mi totalnie nic nie daje. Okej, 10 na 11, na 15. Jeszcze z tym mógłbym się pobawić, bo tak, tutaj mógłbym zasadzić co nieco. Regi bym już nie chciał. Margarita Lash. Ja nie pamiętam, za ile ja Margarita Lash sprzedawałem. No właśnie. I to mnie ciekawi. Za ile ja sprzedawałem Margarita Lash. Dobra, to weźmy tutaj pod tego ćmy. Cyk, cyk. Czy ja to coś zmieniłem? Bo to jakoś wyżej... Ja to zmieniłem! Tu jest 3, tu jest 8! Ej, come on! 8 to jest za dużo. A dajmy teraz 5 na przykład. Teraz już tego nie sprawdzę. Okej. No ale dobra, to nie zmienia faktu, słuchajcie, że no musi się coś zadziać. Musi się coś zadziać koniecznie. Wait, tutaj szybko 8 ustawię, czy 5 ustawię. 11, spadek. A było ile? Kuźwa, nie sprawdziłem, ile było. 4. O, ktoś gada. Dobra, nie zrozum mnie źle. Nie jestem ulicznym zbójem, ale mam znajomych, którzy nie są tak przyjemni jak ja. Mają nawyk odwiedzania tych, którzy nie wspierają moich interesów. No więc, czy masz ochotę tego pięknie dnia wesprzeć mnie? Pięknego dnia. No niestety. Zejdź mi za, że popełniasz spory błąd. To tylko interesy, nic osobistego. Relacje nieprzyjazny. Nie mam golda i to dosłownie nie mam golda, słuchajcie. Okej. Tak, idźmy tutaj. Nie mam tu światła. No tak. To jest Milon Berger. Dobra, wiecie co, przemyślmy to. Bo ewidentnie zrobiłem duży błąd, muszę coś posprzedawać, bo nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Mamy niebezpieczną okolicę, ale kto tu jest konkurencją? Ten ziutek. Ten ziutek to jakoś mi nie konkuruje. Milon Berger, nie ma światła, nie ma niczego, tam mi skopali dupsko. No i mam konkurencję tę babkę. Czy nie lepiej byłoby mi, skoro tak, sprzedać cały interes?
za 7 koła. Wtedy rozwinąć tutaj. A co wy byście kupowali, słuchajcie? O tak. Ty byś Northern Lights'y kupował. I ty byś kupował Northern Lights'y. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Zbierzemy stąd, myślę. Odpalmy to. Myślę, że może więcej bym tutaj, prawda, dostawał tego wszystkiego. O, gdyby było światło, a nie jestem w stanie kupić światła. Okej, okay, dobra. Jak to się przyspieszało? Plus... Aha, QA, okej. Okay. Czy to i tak wyrośnie, czy nie bardzo? Fuck, straszne długi mam. Dobra, nie ma co kombinować, bo przeczekałem, myślałem, jeszcze przyspieszę, przeczekam. Dobra, słuchajcie, robimy tak, sprzedajemy to w cholerę. Elo? Sprzedajemy to w cholerę w ogóle, nie interesuje mnie to. Tu oczywiście zbijamy. Jest w miarę spoczko, tak mi się wydaje. No i teraz tak, zostaje nam to, dom rodzinny i tamto. Okej, okay, to zbierzemy, to też zbierzemy. Ile tutaj mamy? 11 na 15. 4. Mamy 11. 3 to też jest 11. Ustawmy 2. 4 było w miarę. Dobra, no i teraz tak. No i skoro tak, to tutaj trzeba byłoby... tutaj trzeba byłoby coś zrobić, żeby się coś zadziało. Wyjdźmy stąd. Shit, man! Za bardzo się nami policyjka interesuje. To nie jest nic dobrego, słuchajcie. To nie jest zdecydowanie nic dobrego. Ja myślę, że tutaj trzeba przypisać sobie pokój dealera. Aczkolwiek kto tutaj... Jak to wygląda? Ten ziutek. Ciekawe, czy on nas lubi, czy nie. Już nie pamiętam. Dobra, robimy kryjówkę dealera. Poproszę. Poproszę kryjóweczkę dealerka. Cyk. Cyk, jak najbardziej. To by też sprzedamy Northern Lights'y. Czyli schodzą. Tak, kurde, ta babeczka strasznie często mi się to pojawia. Dobra, poza tym, co ja bym tutaj chciał? Tu za ile Northern Lights sprzedaje? Za 15. Jakoś tam się znajduje. Tutaj jeszcze chciałbym tak zrobić. Za 8 jak za 8. Za ile to sprzedaje? Za 30. Tak też będzie tutaj. Oh shit, man. To w ogóle nie interesuje nikogo wtedy. SLH. Czego tam mogę sprzedać za 30, a tu nie jestem w stanie sprzedać za 10. Trochę mi się to nie podoba, muszę przyznać. A kurde, Felek, co ty mnie tak... Targowisko, niebezpieczna okolica. Ten ziutek mnie nie lubi ewidentnie. Ten człowiek mnie nie lubi. Dobra, weź ty pozbieraj informacje na niego, why not? Może by go tutaj jakoś zastraszyć, ale to nie zmienia faktu, że Kuźwix, że cały czas mi to nic nie pomaga, no. Come on, co by tutaj, jakby to wszystko ogarnąć, co by tu zrobić, żeby nagle dostawać gotuwencję większą? Potrzeba ci czegoś, Johnny? Potrzeby. No to potrzeby, pomocy w sensie, nie potrzeby. Okej. Okay. Tak patrzę, to dużo... Teraz jest mocno, policja jest alarmowana i to mi się mocno nie podoba. Cyk. Dobra, weźmy, zróbmy tak. Tutaj mógłbym jakoś czujność policji uśpić, ale to musiałbym chyba oczyszczaczem. Z tym, że... No ale to dużo nie kosztuje. A to co to jest? Pokojowy nawilżacz. Ja myślę, że oczyszczacz powietrza sobie kupimy. Jak najbardziej. To będzie ok. To mi zmniejszy czujność piesków. Aha, i przestałem sprawdzać tutaj, jak to wygląda, jak dwa ma... jak mamy nawóz na 2. Dobra, teraz weźmy tutaj nawóz na 2 i podlejmy. 11 spadek. Czyli tak jakby na 3? Nie, 2 na pewno nie. Zostawmy 3, 4.
4, bo było 4. Dobra, dajcie mi ten, gdzie są ci klienci? Ja bardzo chętnie wam sprzedam, jak najbardziej, proszę bardzo. Proszę bardzo, proszę bardzo. Już tutaj pani policjant się interesuje tamtymi naszymi zarobkami. Nowa konkurencja. Obyś nie miał nic przeciwko dzieleniu się klientelą. Jesteśmy Find Friends. Targowisko będzie naszym nowym wspólnym. Cieszysz się? No pewnie, że tak. Jak żeby inaczej. Oczywiście, kuźwa, że się nie cieszę. Won! I to wlazł z jakąś... O, rzesz. Musiałbym naprawdę za grosze sprzedawać, żeby się tutaj wbić. Czy to jest jakiś, powiedzmy, droga do sukcesu? Dobra, dzień dobry, szanowny panie, z powodu zaniedbania zdrowia życzenia chcemy poinformować, iż nigdy nie byliśmy bardziej zmotywowani do wykonywania. No właśnie, czyli tutaj zacząłem przeginać z policją, sprzedaż nielegalna. Czyli co powinienem zrobić, żeby tutaj, prawda... Za 13 było ok, powiedzmy w miarę. Co ja tutaj powinienem zrobić, żeby to było w miarę ok? To jest bardzo dobre pytanie. No, ale im więcej sprzedaję, tym bardziej się interesują, ok. Im częściej, może o tak. No dobrze, w porządku. Może powinienem część tego biznesu przenieść tu, ale to... No ale... Dobra, nasze SLH jest epickie. I dlaczego jest tylko na drugim miejscu, proszę mi powiedzieć? I skąd można dostać hejs? Pewnie z układu z jakimiś tymi... Z tymi ziomeczkami. Dobra, osiągnij przychód. Przychód przychodem, tam nie mam czasu na przychód, kuźba. Skąd ja mam ten przychód osiągnąć? Dobra. A, to tak zostało, dobra, w porządku. W porządku, tak, to jest git? 15? 15, dobra, to jest ok. Wejdźmy, niebezpieczna okolica. Tutaj coś tutaj eksperymentowałem. Tak, eksperymentowałem jakby trójeczka z tym, z... Przesada, o, FU, no. Klienci chcą kupić towar, no wiem, ale to nikt się nie zajmuje sprzedażą. Come on. Come on, come on. Come out, wherever you are. Weźmy na 3, podlejmy. 12, to ciekawe, czyli na trójeczce jednak ma zostać. Okej, okay. Ciekawe jak reszta, kuźwa, bo w sumie nie wiem. Dobra, o tak, do wszystkich, jak najbardziej. To zbierzemy, to zbierzemy. Okej, okay, no dobra, no ale nic się nie dzieje, słuchajcie, nic się nie dzieje więcej. Jak sprzedałem tamtą miejscówkę. Nie, dobra, wydaje mi się, że za bardzo. Czy sprzedaj w własnym garażu? Okej, wspaniale. Tutaj siła konkurencji wzrasta. Mam wrażenie, że tutaj mógłbym wygórować cenę i mieć to w głębokim poważaniu. Mieszanka jest przeepicka, więc no właśnie. O, come on, Indiegala, nie teraz. Okej, więc nie powinno być z tym jakiegoś dużego problemu, myślę. O! Coś się dzieje? Nie, myślałem, że coś się zadziało, bo jakoś tak mi komp zwolnił. Myślę, o! Policja idzie do nas! Coś by się, kurde, działo. No ale... Ja już widzę, że tak, że włóczęgów w ogóle nie powinienem chyba... No, tak myślę, że we włóczęgów nie powinienem uderzać. Tylko, kurde, czy to jest ważne?
No ale kuźwa, ten gościu mnie wygryzie i to tak solidnie. No i znowu jestem w martwym punkcie, kurde, miało coś się zadziać. A po co mi aż tyle tych? Żeby mocno temperaturę obniżyć, okej. Powiedzmy. Tutaj robię samo SLH. Teraz przemyślmy tak. SLH. Towar się nie sprzedaje. Za 10 się sprzedaje. A żeby ustawić tutaj zamiast SLH, to NL. I walnąć za 13 po prostu. Spróbujmy jeszcze tak, taką roszadkę zrobić. Trochę nie wiem, do czego dążę tutaj w związku z tym, no ale... Okej, tu zbiliśmy, tam zbiliśmy. W porządku, troszkę nie wiem, do czego dążę, ale spróbujmy, tak? Dobra, lećmy sobie, przyspieszmy troszkę. Okej, dobra, coś tam się zadziało. Czy mamy NLA? Nie mamy jeszcze. Dobra, tutaj weźmiemy... Tak, jest gicik. Czyli oni i tak kupują to SLH. Kuźwa, mogę jednak windować cenę. Jednak źle, że zszedłem z tych 30. Trzeba było trzymać na 30 i tyle. To już jest na 13 niby. I konkurencja przylazła. Fiu. A to jest minus 10,5. Aha, bo ja nie na tych patrzę. Bożeż ty mój. Na tych jest na niby tutaj na trzecim, ale dobra, zobaczymy, jak to się będzie sprzedawać. Nie wiem, czy to jest... Okej, zrobimy tak, tutaj... Cyk. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. 10 koła jest przychód, dobra. Teraz tak, dla ciebie tutaj, prawda, dla ciebie, no. Dawaj, zobaczmy, zbierzmy NL-e, Northern Lights-y. Zbierzmy, dobra, wspaniale. Teraz idźmy tutaj. Dzień dobry, i tutaj bym chciał ciebie jak do ciebie, bo ty nie będziesz kupować, ale ty. Czemu brak? Rozumiem, rozumiem, dobra, nie świruj. Tutaj zbijemy. Ja chcę usunąć stąd Northern Lights-y. Out. W ogóle nie ten. Ja bym chciał je wrzucić tutaj, tak jest. A ja bym chciał w twoich oczach. Kuźwa, ale to mnie nie interesuje ten dziutek. Chociaż w sumie się ryba tak naprawdę. Ja bym chciał, żeby się zainteresowali tutaj nasi koledzy. Okej. Okej, i tak, to jest za 30, to jest za 12. O tak, tutaj, jak to wygląda? Tutaj u tego to w ogóle nie jest zainteresowany, chyba że dlatego, że nie mam. Nie, ale ten jest, ten ma w top 3 jakby cały czas. Ej, LMAO achievement. Pewnie za tyle czasu, w sensie za godzinę z haczykiem tam był achievement. Dobra, jest na pierwszym miejscu, czyli to jest na pierwszym miejscu, spoko. 21 dolków. W sumie jak trzymać na pierwszym miejscu, to pewnie częściej by zaglądali i kupowali. Przy okazji konkurencja poszła. Lubsko, dobra, tych to w sumie mogę sobie olać. Okej, okay, a jak to tutaj wygląda? Czy tutaj ktokolwiek chce kupować? Przede wszystkim ja znowu nie mam Northern Lights'ów. Okej, okay, już mam. Już mam, spoko. Cały czas, kurde, z jakością trzeba by było pokombinować. No i sorry, tych Northernów. Jak to wygląda tutaj od strony... O! Ale ten cały czas nie jest zainteresowany. Dlaczego?
Czyli wy nie będziecie zainteresowani tym po prostu, tak? Czyli jak za 11 będę sprzedawać, to się te będą interesować, a ten nadal, ci dresiarze nadal nie będą zainteresowani. To jest ciekawe. Okej, to jest całkiem ciekawe, muszę przyznać. Że tak czy inaczej dresy nie są zainteresowane naszymi tutaj zdobyczami. Tym by byli, ale kuźwa, skąd ja mogę to dostać? To dresiarze są tym. A czy do tego nie miał na przykład dostępu nasz drogi kolega, słuchajcie, o tężu, tak? Siema mordo! Witam cię serdecznie! Chcę porozmawiać, pogadajmy o czymkolwiek. Aha, ty jesteś neutralny. Porozmawiajmy o znanej twarzy, why not? O nie. Dobra. Porozmawiajmy o rodzinie na przykład. Okej, porozmawiajmy o... paleniu w szkole? Okej, dobra, powiedz mi coś o sobie na przykład. Okej. Porozmawiajmy o złym sprawowaniu na przykład. Spoczko. Sen o streamowaniu. Spoko, jeszcze trochę. No ja też miałem te... Miałem kiedyś piękny sen. Dobra. Jeszcze coś. O shit. Edukacja jeszcze na przykład. Dobra, a... Wstecz, a... Może prosić o przysługę? Daj mi jedną ze swoich odmian. Przyjacielskiej przysługi. Chodzi o to, lecie, ale prosisz o zbyt wiele. O, shit. A kuźwa, o tak, o! No ja nie wiem, czy jestem w stanie dawać już te... A wiecie co? A zaproponuję mu 5 koła. Chociaż pewnie wtedy stracę 5 koła i nic nie dostanę. Dobra. No shit, man. A poszło kasa moja, czy nie? A, nie poszła, dobra. Ach. Kuźwa, za mały stopień friendzone'ował mnie, ale znaczy może inaczej, za mały stopień, nie no, za mały stopień friendzone'a mieliśmy tutaj, kuźwa, no nic, no, bo się zastanawiam, kuźwiks. Dobra, posać, jak najbardziej. No dobra, skoro tak, to zróbmy, nie no, ja potrzebuję tej odmiany, jak w mordę strzelił po prostu, no. Jakiejś innej. A z kim ja mogę mieć jakieś dobre tutaj stosunki? Jak mogę to sprawdzić? Konkurencja? A, muszę klikać na każdego? Bez sensu. No ale dobra, oczywiście tobie sprzedajemy jak najbardziej. Jesteście tutaj moimi, super moją klientelą. Tutaj mamy konkurencję, ten ziutek. A czy my się z tym ziutkiem lubimy? Tak, ni to się lubimy, ni to co, no. Pogadajmy. Sialalala, może mi się jeszcze uda coś. No, dżownica. Monolog. Aha, świetnie. O mój Boże, co za sztywniak, ej. Dobra, jest, git, poszło, palił trawkę w szkole. Palenie w szkole. Tyryryry, interesuje się marihuaną. Naprawdę nie zauważyłem. Okej, szpinak. Może trzeba, że nie odważy, sprzeciwia się. A to ciekawe. Sprzeciwia się narkotykom. Proszę, antynarkotykowa krucjata. Okej, porozmawiajmy o... jeszcze raz, może, nie wiem.
Nie potrafi poprawnie przeliterować dżdżownica. Okej, dobra, czyli po prostu w dobrej kolejności. Lubi swoją pracę, to też dobrze. Praca. Okej, pogadajmy. Wspaniale, jeszcze pogadajmy o czymś, szkolni oprawcy. Oh! Shit, man. No nic, to nam się nie uda. Kuźwa, no mam wrażenie, że może gdybyśmy zdobyli jakiś kolejny ten, zaoferowali mi zmianę pracy. No come on, naprawdę? Znaczy o tyle dobrze, że ona mało chce ode mnie. No dobra, masz. Dobra, 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 jest git, jest git. Ona jest za dobra, żebym ja ją tutaj odsprzedał komukolwiek, aczkolwiek relacje dobrze by było podtrzymywać. Z tym, że no cały czas jestem w dupie. Cały czas jestem w dupie, trochę mniejszej. Dobrze, że sprzedałem tego Milon Burgera. To był zły krok, że go w ogóle kupiłem. Cyk. Okej, dobra. Dobra, dobra, dobra. No ja bardzo bym chciał tę odmianę nową. Bardzo bym chciał nową odmianę, jak w mordę strzelił po prostu. Okej, to wtedy byłbym w stanie tutaj jakoś zawojować, no bo tak to troszkę Lipton, no bo tutaj u tego ziutka... A, u tego ziutka też nie? Aha, ja nie mam teraz. Czy to jest kurna kolejny problem, tak się zastanawiam, czy tutaj jednak nie spróbować 9 koła. Czy znowu nie zrobię błędu, jak przypiszę kolejną nielegalną uprawę i będę więcej Northern Lightsów wsadził? Szczególnie, że to tylko ci kupują ode mnie to. Bo tutaj chyba jak wezmę zamienię na SLH. Ale SLH interesują się te buraki, a i ci się interesują. Jakbym sprzedawał za 8, to i ten się zainteresuje. I ten się zainteresuje. Jednak tutaj kuźwa SLH. Okej. To jakim cudem ja to kuźwa wcześniej przegapiłem? Wcześniej chyba tak nawet miałem i nic z tym nie robiłem. Okej, w porządku. W porządku, w porządku. Niech tak też będzie, spoko. Dobra, no to skoro tak, to Norderna tutaj wrzućmy. I tu na razie zostawmy te 13-14 jakoś tak. Zobaczymy, jak już będę miał, to ile mi tutaj... A ile mi tutaj zejdzie. Dobra, zobaczmy, ile nam brakuje do... Spoko. O, spoko, spoko, spoko. No mógłbym tutaj pokombinować coś na przykład z warunkami czy coś, nie? Adresy chcą kupić mój towar. Spoko. Spoko, bardzo chętnie wam to sprzedam. Proszę bardzo, a na zdrówko, krówko. Enjoy, enjoy your food. Spoko, spoko. Jakoś to idzie. Jakoś to idzie, jakoś to idzie. Zajdźmy sobie tutaj. To zbieramy, jest przewspaniale. Teraz bym chciał 68% to jest ma... Aha, 60 mam ustawione i 24 stopnie. 24, zmieńmy na 18, to zmieńmy na 21 na przykład. Okej, zmieni na 21 i zobaczymy, jak zareagują nasze Northern Lights na 21. Ja bym chciał tutaj tylko przyspieszyć delikatnie, nawet bardziej. Okej, dobra. Okej, cyk, 21 stopni. 10. Po 24, jo. Jo. Jeszcze przyspieszmy tutaj tak. Tutaj przytniemy. 22, 11, czyli jest jakiś tam wzrost, powiedzmy. Czy tylko by było 13, dobrze ja liczę? Nie do końca wiem, czy ja ogarniam to. 22, tak jakby było ciut lepiej. Okej, spróbujmy 23. Nadal jest 11, bo było chyba 11, nie? Dobra, to zbierzmy, of course. Zasadźmy 24, spróbujmy 25. 13, ej, czyli lubią. 26, spróbujmy. Klienci chcą kupić twój towar. Dobra, to idźmy tam. 26 stopni.
Tutaj jak najbardziej. Cyku, cyku, pach, poszło. Teraz też tutaj. Tam motywacja funkcjonariuszy. A sio tam z motywacją. Panie kochany. No w ogóle właśnie miałem sprawdzić, jak to tutaj ten dla was, jak to świetnie, wspaniale wręcz. Wyjątkowa. A tutaj przeciętna za 13. A skończyło mi się, dobra. No to tyle tego było, spoko. Spoko, niech będzie. Okej, okay, wróćmy. Czyli tutaj ile? 26, kuźwa, zapomniałem ile było. 13 chyba. 12, czyli 25 nas interesuje. 13, tak, 25 stopni. Wilgotność 60%. Ja myślę, że 60-55, ustawmy 57. Spadło bardzo. 61 ustawmy na przykład. Jest 61, cyk. Jest 12, bardzo fajnie. 62. Cyk, 11. 65. A kuźwa, coś mi zeszło. 65. 10. Uuu. Jeszcze zobaczmy, 63 chociaż to. 11, czyli co? Czyli 61 to chyba było ideolo. 12, tak jest. 12, czy 13, kuźwa. Wait, a weźmy jeszcze 59. 12 i 62. 11, czyli 61. Okej, gdzieś mi tam, miałem wrażenie, że mi mignęło, że było gdzieś 13, nie? Coś mi kuźwa przytrzymuje za długo, nie wiem o co chodzi. Niby mam wrażenie, że puszczam w odpowiednim momencie przycisk, a jednak tutaj coś tam nie halo. Dobra, oczywiście sprzedajemy, sprzedajemy. Okej, wygrzebaliśmy się z długów. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Fakt, niewiele tutaj zrobiłem. Póki co. Przychód 7 koła. Ale... No ale, no ale... Kuźwa, co się dzieje? Okej. Ale wydaje mi się, że powoli tutaj mam jakiś kurde plan. Zaraz to wzmocnimy i będzie git. A tutaj of course przyspieszymy. O kuźwa, co to jest? To niewolny rynek, na który możesz wejść, kiedy ci się podoba. To jest ulica, ten teren należy do nas. Zrobić przysługę i założę, że o tym nie wiedziałeś, a teraz spadaj, chłoptasiu. Niech rynek zdecyduje. Siła konkurencji wzrosła. Fuck off, bruch! O kurde. Okej, poszło. Ideolo, ideolo. Tutaj przyspieszymy. Aha, dresy chcą kupić towar. Lecimy sprzedać dresik. Proszę bardzo! Co jest? A, okej. Ależ proszę wam bardzo. Nie ma żadnego problemu, słuchajcie. No problemu. Cyk, oczywiście to tak, tak. No i dobra, i teraz robimy taki myczek, że... 737. Dajemy tu dychę. Wiem, że powinienem im sprzedać teraz, ale jestem tak ciekawy tych Nordnernów. 737, mamy 12. Czyli niewiele się zmieniło. Róbmy na 9. Tak jest. Okej, sprzedajmy wam. Dobra, słuchajcie, ja mam taki plan, że jeszcze tutaj spróbujemy ustawić te Northern Lightsy i będziemy kończyć. Ja myślę, że na świeżo, z nową energią tutaj podchodzimy do sprawy i spróbuję to ogarnąć. Nie wiem w jaki sposób, nie wiem czy to jest dobre to co robię w tej chwili, ale zobaczymy, spróbujemy. Mamy 9, weźmy 9 i co? 13, weźmy 8 na przykład. Cyk, cyk, cyk. Także mam jakieś tam pozytywne odczucia co do tego. Nie przycinaj mi, ziomek. 13, 12, czyli nie. 7. 12. A było jak dobrze? Na 9 było dobrze. A 6 na przykład. Czyli 9, 3, 7 póki co to jest takie nasze ustawienie. Oczywiście tu włóczęgom sprzedajemy. Tu sprzedajemy też włóczęgom, dlaczego by nie, i przy okazji dresikom, o ile ktoś tego nie załatwił. Okej, okay. To zbieramy, siejemy, sieje i tutaj mamy 6, okej. Okay. Nie, o tak.
11, to jest jeszcze gorzej. No dobra, czyli wychodziłoby na to, że 9. Wychodziłoby na to, że 9. 13 jest ok. I żebyśmy teraz na przykład, wait, o to zastosowali do wszystkich. I tutaj zaraz, no kurczę, Felek, klienci chcą kupić towar, no już biegnę, biegnę, no spokojnie. Biegnę, 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 712 golda. Panie, o, za 8 to w sumie nie wiem po co ja tutaj przychodzę, ale okej. Ziomek! Dobra, 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 7, 9, 3, 9 na przykład, o tak zróbmy. Jest 12, czyli nie. Weźmy 5 na przykład. O tu weźmy 5. 5. 13. No dobra. 9, 3, 5. Nie bardzo. 12. 9, 3, 3. Ok. 1. 12 i spadek. 4 na przykład. 13 wzrost. No dobra, czyli jakby 9, 3, 4? Ciekawy jestem jak na przykład, nie wiem, 6? 14, no właśnie. 6 było 14, 5 nie bardzo, a 8? 13. Tu co było? 6. Ok, to było 6. Więc tutaj, no w sumie tutaj też 6, no. I mamy 14, no prawie mamy ideolo, no. Coś kurde tutaj jeszcze, coś delikatnie jest nie halo, ale... Cyk, dobra, lecimy z koksem, no i okej, mamy przychód 7 koła. Ma być 18, jest 7, no cóż, shit happens. Shit happens, no ale dobra, sprzedajemy wam od razu. Sprzedajemy wam od razu. No i moi mili państwo, wow, 40 minut i tak strasznie długo to trwa, prawie nic nie robię. No nic, trudno. Słuchajcie, dobra, kończę ja, jeszcze tylko im sprzedam. Dziękuję pięknie za tutaj, mam nadzieję, bycie ze mną jak najdłużej. Wychodzi na razie różnie, ale jakoś tam się podnosimy. No nie, no nie chcę odpuścić temu Witcraftowi, bo sama gra jest bardzo fajna, w ogóle fantastyczna, no i nie chcę jej zostawiać, zobaczymy, może długo mi na niej zejdzie, ale może w końcu jakoś to wszystko będzie śmigało, tak jakbym chciał, bardziej lub mniej. Tymczasem dziękuję pięknie, do zobaczenia, do usłyszenia, zapraszam do obejrzenia innych filmów, innych serii na kanale i do zostawienia suba. Elo, cześć.